Sofokles żył w latach 496-406 przed naszą erą. Był jednym z trzech największych tragików starożytnej Grecji. Król Edyp to typowy dramat starożytny. Mówi o niezawinionej winie i cierpieniu człowieka, tragizmie ludzkich losów oraz fatum. Cechuje go zasada dekorum, czyli jedność czasu, miejsca i akcji. Bohaterowie dramatu wywodzą się z rodu zapoczątkowanego przez króla Labdakosa. Jego syn Laios poślubił Jokastę, której bratem jest Kreon. Laios i Jokasta mieli syna, Edypa. Ten wraz z Jokastą spłodził czwórkę dzieci, Polinejkesa, Efoklesa, Antygoną oraz Ismenę. W prologu mowa jest o Tebach, spustoszonych przez zarazę i choroby. Wzburzony i zaniepokojony lud gromadzi się przed świątynią, wznosi modły o ratunek i prosi bogów, by nie gniewali się już na ich kraj i mieszkańców. Obserwuje to zaniepokojony władca, Edyp. W rozmowie z kapłanem król obiecuje poznać przyczynę tych klęsk i nie spocznie, aż się wszystko nie wyjaśni. Nadmienia, że właśnie posłał już Kreona do wyroczni delfickiej z pytaniem o przyczynę gniewu bogów. W tym samym momencie nadchodzi Kreon. Wyrocznia głosi, że król cierpi z powodu niepomszczonej śmierci poprzedniego króla, Laiosa, którego potajemnie zabito, a morderca nadal jest w Tebach, bezkarny i nieosądzony. Bogowie sprowadzili więc na miasto plagi. Aby odpędzić wszelkie nieszczęścia, trzeba pomścić tę śmierć i wygnać zabójcę z ziemi tebańskiej. Edyp obiecuje odnaleźć mordercę. Po prologu następuje pierwsza pieśń chóru Parodos. W pierwszej części dramatu właściwego, Epeizodionie, jest mowa. Podczas zebrania starszyzny monarcha rzuca klątwę na mordercę. Wzywa wróżbitę, by w szczegółach odpowiedział przebieg dawnej zbrodni i wyjawił nazwisko zabójcy. Teryzjasz początkowo nie chce mówić. Odciąga się z udzielaniem odpowiedzi. Dochodzi do sprzeczki. Król zarzuca starcowi oszustwo i spisek. Ten nie daje za wygraną. Najpierw grozi, a potem rzuca klątwę na Edypa i mówi coś, co powoduje, że król zamyka się i nie może powiedzieć już żadnego słowa. Starzec pod wyraźną presją króla oznajmia mu, że to on jest winny śmierci poprzedniego władcy. Napięcie narasta. Edyp węszy w tym wszystkim spisek Kreona, chętnego na objęcie po nim tronu. Jest przecież bratem Jokasty, a więc i poważnym oraz niepodważalnym pretendentem do korony. Po epizodionie pierwszym następuje kolejna pieśń chóru Stasimon. Kreon dowiaduje się o oskarżeniach rzucanych w jego kierunku i próbuje się dowiedzieć od chóru, jak przebiegała rozmowa między Edypem i Tyrezjaszem. Nagle wchodzi Edyp. Jest oburzony obecnością szwagra. Między Edypem a Kreonem dochodzi do sprzeczki. Mężczyźni rzucają w siebie oskarżeniami, a Edyp chce skazać Kreona na śmierć. Królowa Jokasta prosi o wyjaśnienia. Sama jest zaniepokojona i zniecierpliwiona. Edyp mówi jej zatem, że nie tylko o oskarżeniach, jakie na niego rzucono, ale i o tym, że prawdopodobnie doszło do straszliwej tragedii. Aby go uspokoić, Jokasta opowiada mu o okolicznościach śmierci pierwszego męża, że dostał on przepowiednię, wedle której miał zostać zabity z rąk syna. Wystraszony król kazał przebić swemu małemu synowi pięty i pozostawić gdzieś w górach. Edyp truchleje, słysząc tę opowieść, dopytuje o szczegóły. Rozumie coraz bardziej, że to on chyba jest mordercą Laiosa. Każe wezwać ostatniego żyjącego świadka tych wydarzeń. Jokasta jest nadal zaniepokojona zachowaniem męża. Ten opowiada jej historię swojego życia, że jest on synem Polybosa i Merope. Żył z nimi szczęśliwie do dnia, w którym otrzymał od apolińskiej wyroczni wróżbę, że zabije swego ojca i w łóżku skala matkę. Dlatego postanowił uciec. Oddalił się od Koryntu. Pewnego dnia w podróży, w miejscu, gdzie trzy drogi się schodzą, tam według świadka zabity został też Laios. Edyp został napadnięty
i w obronie zabił starca, którym mógł być właśnie Lajos. Tymczasem przybywa posłaniec z wiadomością o śmierci władcy Koryntu, Polybosa. Edyp wzdycha z ulgą. Póki co nie spełni się wróżba ojcobójstwa. Boi się jednak nadal, bo wyrocznia mówiła też o jego ślubie z własną matką. Posłaniec uspokaja. Twierdzi, że ani zmarły Polybos, ani jego żona nie są rodzicami biologicznymi Edypa. Jako małe dziecko został znaleziony w górach i zaopiekował się nim ten sam posłaniec, który stoi teraz przed dorosłym Edypem. Posłaniec oddał dziecko władcom Koryntu, którzy wychowali go jednak jak swojego syna. Edyp, wbrew prośbom Jokasty, decyduje się w takim razie wezwać starego sługę Lajosa. Chce poznać prawdę. Przybyły sługa wyznaje mu, że kiedyś miał zabić niemowlę, które otrzymał z rąk Jokasty. Ulitował się jednak i oddał pasterzowi z Koryntu. W ten wszystko stało się jasne i tragiczne w tym samym momencie. Edyp okazał się zarówno ojcobójcą, jak i kazirodcą. Spełnia się tragiczna wyrocznia. Wychowany w Koryncie, u przyrodnich rodziców, zabija nieznanego mężczyznę, ojca króla. Odgaduje zagadkę Sfinksa, będącego zagrożeniem dla Teb, więc zostaje w nagrodę mężem królowej, wdowy. Z pałacu wychodzi posłaniec domowy. Przynosi wieści o samobójczej śmierci Jokasty, która wśród przeraźliwych okrzyków i rozpaczy powiesiła się na własnej chuście. Niedługo potem król Edyp widzi nieżyjącą żonę i matkę, wyrywa z jej sukni spinki i wyłupia sobie nimi oczy. W ostatniej ze scen ma do Kreona, następcy tronu w Tebach, dwie prośby. Po pierwsze, błaga o wygnanie jego z kraju. Jest to warunek odpędzenia zarazy i chorób z ziemi tebańskiej. Gdzieś daleko w góry, by nikt go nie oglądał. Po drugie, Edyp prosi o opiekę nad córkami, Ismeną i Antygoną. Gdy obie córki pojawiają się, ślepy ojciec obejmuje je i serdecznie żegna.